Zmiany, 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 moi kochani. Witam serdecznie. Ja jestem Kasior, to jest gra Dark and Darkest. Darkest? Dark and Darker. Witajcie, moi kochani, przy tym pięknym stole klimatycznym. Moi drodzy, jeden dzień, a zmieniło się bardzo wiele. Chciałem tutaj wam troszkę naprostować informacje z poprzedniego filmiku, w którym strasznie się wkurwiałem na ludzi. I muszę przeprosić. Bo miałem troszkę błędne informacje. Znaczy, z tego co mi się wydawało, to widziałem mniej więcej w trzech miejscach, że gra była reklamowana jako demo. Może mi się przewidziało, może to po prostu usunęli po naprostowaniu wszystkiego. Ale twórcy Dark and Darker napisali taką notę, powiedzmy informację, przy kolejnym update'cie, przy ostatnim update'cie. Wczoraj wieczorem, że przepraszają bardzo za całe zamieszanie, że faktycznie nawalili, że wstawili tę grę na Steama jako free to play, co mogło nowych graczy zmylić i nowi gracze mogli faktycznie myśleć, że to jest jakby cała prawowita gra, bo nie było nigdzie napisane demo. Okej, ja byłem pewien i to jestem na pewno pewien, że widziałem gdzieś napis demo, nie wiem czy przy wejściu do gry, czy w opisie na Steamie, nie mam pojęcia, ale już... No, nieważne, tak? Naprostujmy. Twórcy powiedzieli, że gra będzie free to play z tego powodu, że... Mieli tej gry nie wstawiać jako free to play na Steama, tylko wstawić jako demo, ale chcieli uniknąć tego, że osoby, które kupiły wcześniej grę i grały na ich platformie Blacksmith, bodajże jakoś tak się nazywa, nie straciłyby na tym po prostu, bo jeżeli gra... stałaby się tutaj demem, no to oni by wszystkie te statusy, no zostaliby zrobieni w bambuko, bo kupili grę, a nagle ona jest demo. Więc zrobili free to play z pakietem, który jest do kupienia właśnie takim premium i wtedy ci, którzy kupili grę normalnie kiedyś na tej aplikacji Blacksmith, dostają automatycznie to konto premium, Legendary. A jeżeli grę wstawiliby jako demo, to i wszystkie te rzeczy dali od razu do tej gry, no to tamci by byli stratni. I tak się tym tłumaczą i faktycznie no to ma jakiś sens według mnie. Tak więc ja się trochę za bardzo wkurwiłem, ale tak chyba no troszkę opinie były i tak przesadzone. Może faktycznie to były opinie wszystkich nowych graczy, chociaż wydaje mi się, że nie. No ale nieważne. Tak więc co zmienili od wczoraj? Co zmienili? Bo napisali, że faktycznie to jest nie fair, że gra jest free to play, a nie oferuje 20% tego, co powinno być tak naprawdę w grze. I zmienili rzecz najważniejszą w chwilę dosłownie, że teraz z rzeczami lepszymi niż białe możemy wchodzić normalnie na dungeona, ale nadal istnieje mapa High Roller, jedna, druga i trzecia, na którą możemy wejść tylko z wersją kupioną Legendary Premium. Czyli na normale możecie sobie wejść, o właśnie, only items of Legends, great or lower can be taken into the dungeon. Czyli możemy wchodzić ze wszystkimi przedmiotami poza legendarnymi, tak? Dobrze rozumiem? Chyba tak. No, naprawdę sporo to zmienia, bo zbieracie te przedmioty faktycznie no nie po to, żeby gromadzić je w staszu, tylko po to, żeby brać je na kolejne wyprawy. Ja tutaj gram swoim barbarzyńcą, od wczoraj 23 level już mam. I naprawdę gra się rewelacyjnie. I dzisiaj sobie zagramy właśnie tym barbarzyńcą. Miałem zrobić taką serię każdą klasą po kolei, ale stwierdziłem, że to już jest strasznie przeruchane, te wszystkie serie levelowania od początku do końca jednej postaci, drugiej, trzeciej. Mało kto chce to oglądać. Zrobimy sobie takie bardziej pogadanki i potem będą meczyki po prostu grane. Jeżeli nie będę miał nic do powiedzenia, to po prostu nagram wam mecze jakieś fajne wstawię. Albo zwykłe nawet, zobaczymy, z pogadanką. Natomiast takie zwykłe granie, levelowanie każdej postaci po kolei będzie na moim Twitchu, czy na innej platformie, na której będę streamował, więc zapraszam serdecznie, pod filmikiem macie link w opisie do Twitcha, tam zostawcie followka i przyjdzie wam powiadomienie jak odpalę streama, zawsze odpalam wieczorkami, więc zapraszam serdecznie. A teraz przejdźmy sobie do rozgrywki, to są moje przedmioty, w ogóle kupiłem sobie kolejnego stasza za 1500 golda, bo tyle udało mi się już zbierać. Tu mam jakieś przedmioty takie dla mojego barbarzyńcy. Tu mamy trochę złota, miksturki, jakieś takie śmieci. I tutaj, jeżeli kupimy wersję Legendary, mamy skrzynkę Stasza, który jest dla wszystkich postaci jakby wspólny.
Więc tu możemy przenosić przedmioty. Wrzuciłem stąd na przykład łuki i te łuki mogę na kolejnej postaci sobie odebrać i w drugą stronę tak samo. Wczoraj mieliśmy bardzo fajną akcję z ziemikiem. Zabiliśmy dwóch gości, byli tak... całego seta mieli zarąbistego. Mieli pierścienie, jakieś naszyjniki, buty właśnie, te zdobyłem fioletowe już. Cztery gry wygrałem, jakby wyszedłem z dungeona z tymi butami, z tą peleryną, więc stwierdziłem, teraz odkładam to, nie chcę tego stracić przypadkiem. I poszedłem sobie na... jeden mecz zagrałem, High Roller. I naprawdę jest to fajne, bo wypada tam bardzo dużo niebieskich przedmiotów. I pewnie jest duża szansa na jakieś legendarne. Tak więc możemy sobie to w sumie zagrać. Musimy zapłacić stówkę za wejście. Ja sprawdzę, czy wszystko mam tutaj. No, myślę, że będzie ok. Trochę więcej bandaży wziąłem. Latam bez klaty, ponieważ mam taką takiego skilla, że jeżeli latam bez zbroi, to mam 10% więcej bonusu do obrażeń po prostu. Tak więc jest to bardzo, bardzo fajne. Powiem wam jeszcze o tym, o czym wam miałem powiedzieć. Czyli nie o merchantach. Tutaj pamiętajcie, żeby wszystkie questy od razu brać od tych ludzi. Klikacie sobie quest i akceptuj questa, bo to naprawdę sporo daje. Potem macie niższe ceny u tych handlarzy i tak dalej. Bardziej was po prostu lubią. I kolejna rzecz, jaką chciałem wam powiedzieć, to jest tutaj. Tak, to wam na pewno powiem, bo to jest dosyć istotna rzecz. Jeżeli jesteście początkującymi graczami, a może nawet nie, a po prostu nie wiedzieliście o tej opcji, to ten ziomek po wejściu w base gear może nam dać przedmioty na start. Czyli przykładowo ustawiacie sobie tutaj po lewej stronie wszystko, co jest zaznaczone w takich obramówkach. To są rzeczy, które dostaniecie po śmierci, czyli pojawia się wasza nowa postać i już ma to wszystko ubrane, co sobie tutaj zaznaczycie. Ja odznaczyłem na przykład tą zbroję, no bo nie chcę zbrojki, bo wtedy mam 10% mniej obrażeń, ale zaznaczyłem sobie potiony i bandaże i to nie jest na początku zaznaczone, więc kliknijcie sobie w to, żeby za każdym razem, jak umrzecie, to wasza postać po prostu startuje z takim setem. I to jest mega dobre, bo tych mikstur i bandaży na początku zawsze brakuje. I nie musicie już ich kupować, tylko macie na start takie najsłabsze wersje tych potionów, powiedzmy. I pamiętajcie, że jak sobie to ustawicie, tu klikacie set, base, gear. I jeżeli na przykład nie mielibyście tych rzeczy, nie wiem, no załóżmy, że ja sobie odłożę i tak mi je wstawi z plecaka, ale tutaj klikamy equip base gear, pek, i dostajemy nasz podstawowy gear, uzupełnia nam o to, czego nie mieliśmy w plecaku. Czyli nie zamienia nam topora na przykład tego słabego na zamiast tego lepszego, tylko to, czego nie mieliśmy, po prostu podmienia nam w ekwipunku. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałem wam pokazać, o której nie wiedziałem, a wczoraj się dowiedziałem, a druga rzecz to jest to, o czym miałem wspomnieć, czyli trade, czyli marketplace. Wchodzimy sobie tutaj, akceptujemy, musicie mieć 20 level, żeby tutaj w ogóle wejść. Akceptujecie ich zasady, czy coś takiego, i macie dwie opcje. Albo wchodzicie do marketplace'u po prostu i tu są wystawione oferty jak na rynku, albo wchodzicie na trading post i tam było napisane 52 osoby są i każdy wysyła na czacie, co chce sprzedać, co chce kupić. Tak typowo z MMO, różnych gierek. Tutaj ludzie wystawiają sobie na przykład coś. Ale ja wam jeszcze pokażę ten marketplace. Na przykład chcemy, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Chcemy jakieś bronie epic dla barbarzyńcy. Aksy same, bo z aksów więcej bije. Wstawiłem sobie takiego skilla i search. Proszę bardzo, i mamy wszystkie aksy. Bardzo tanie w ogóle. Tylko te mają po 37 obrażeń, 35, więc słabiutkie. A jeszcze tu możemy atrybuty ustawić. Weapon damage, ok, tu nam teraz pokażę statystyki, 35, no i szukam sobie na przykład czegoś, co jest trochę lepsze, 56 stron, więc o, tutaj już są lepsze. Tu możemy wybrać na przykład, że chcemy tylko, nie wiem, battle axy, search, o i mamy tylko battle axy, które mają 58 i mogą być coraz lepsze z coraz większym damage'em, ale też są coraz droższe. No, tak więc wyjdźmy sobie z tego i rozpocznijmy po tym takim w krótkim wstępie 10-minutowym meczyk na mapie Forgotten Castle jako high roller, czyli płacimy stówkę, wchodzimy od 20 levela, tu też jest ograniczenie, że jak macie niższy, to nie możecie wejść. No item great limit. Great to znaczy, że nie ma limitu jakości przedmiotów, tak? Czyli tutaj nie możemy z legendarnymi wejść na normal, a tutaj możemy z każdym przedmiotem wejść. No kill feed, czyli nie ma informacji tutaj, kto kogo zabił.
i nie ma czasu odliczania jakby do końca zapadnięcia się jaskini i tak dalej. Ale nie wiem, czy ten czas w ogóle jest niepokazany, czy go nie ma, czy można tam w nieskończoność czasu siedzieć, tego jeszcze nie ogarnąłem, ale trzeba to będzie sprawdzić. Bo paseczek taki jakby leci, ale czasu po prostu nie ma pokazanego. Elite and Nightmare Great Monster, czyli są mocniejsze po prostu potwory. Jest lepszej jakości drop. Wejdźmy sobie, ok. I zacznijmy. 100 golda, tak jest. No i moi kochani, jesteśmy, zaczynamy. Tu już widzę wyjście na mapie. Widzicie czas? Nie jest pokazany do końca. Ale ten paseczek nad minimapą będzie leciał, więc... Zobaczymy, jak to działa. Oho, mamy pierwszego szkieleta i on jest już... O cholera, czerwony. Dobra, dostał łeb. O cholera. Mocne są naprawdę te noby. Już prawie umarliśmy. Okej. Okay. Użyjmy sobie potki. Zobaczmy, co z niego wypadło. Tylko złoty ząb. Ajajaj. Dobra, no leczymy się. Przydałoby się jakieś ognisko albo ta statuetka od razu na wejście. W takich ciasnych pomieszczeniach ja jako barbarzyńca mam bardzo... bardzo ciężko. Po prostu nie mogę nawet się zamachnąć, bo mam taki duży ten topór. Oj, nie zauważyłem. To by nam uleczyło całe życie. Surgical kit. Surgical? Surgical? Nieważne. Potion, weźmy sobie potkę, jeszcze jedną w protection. Dobra, i tą miksturę życia od razu wychlejmy, bo czemu nie? Co my tu mamy? Nic nie widzę oczywiście, skrzyneczka jest, dobra, spróbujmy otworzyć. Na środku jest wielka skrzynia, przydałoby się lockpiki nosić ze sobą. O, niebieski nożyk jakiś. Ciekawe. Można by te wszystkie rzeczy takie dobre sprzedawać na tym rynku. Muszę się zorientować, jak to wygląda, jak to chodzi cenowo, czy to się opłaca zbierać w ogóle. Hełm zielony. Oho, oho, tu będzie ciężko. O cholera, nie mogę się ruszyć. Oho. To się, moi drodzy, źle skończy. To się źle skończy. Aha, umarłem. Okej. Okay. No i umarliśmy i mamy taki secik na start. Od razu, tak jak wam powiedziałem, niestety mój niebieski topór został stracony. Bardzo mi szkoda, ale cóż, zdarza się. Wcześniej nie umierałem w ogóle, tylko odpaliłem nagrywanie. Muszą się takie rzeczy dziać. Śmiesznie. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. Dobra, jesteśmy ponownie z całym szarym setem, więc nie będzie tak łatwo, ale stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia. Za wejście się płaci stówkę, więc to nie jest jakoś dużo, wystarczy kilka przedmiotów przynieść i już się to zwraca. A będę miał więcej opcji do przyniesienia czegoś drogocennego. Tu nic nie ma, tu są schodki jakieś w dół. Okej, okay, tam się drona... O cholera, już biegną. Dwa czerwone gobliny, dobra. Dowiedziałem się, że chodząc do tyłu, chodzimy o wiele wolniej, więc bardziej się opłaca chodzić albo w lewo, albo w prawo, albo do przodu, więc odwracamy się i bokiem nawet biegniemy. O tak. Dobra. Czemu on... Cholernik jeden. Dobra. Jak będę dookoła niego chodził, to chyba mnie... Kurwa, trafi. Skubaniec. No ale te mopki tu są po prostu mocniejsze, pamiętajcie. Co my tu mamy? Złoto? Jakaś tarcza. No, jak na razie nic ciekawego. O, trochę lepszy hełmik załóżmy. Dobra, ja sobie łyknę potiona od razu. I może jeden bandaż chociaż. Czemu nie? Okej, okay, i lecimy dalej. Co będzie tutaj w środku? Jakaś skrzynia jest chyba za tym, co? O, niebieskie dwa przedmioty z beczki. No to ciekawe.
kolejny niebieski przedmiot. Niestety nic dla mnie. Ale myślę, że już się to zwróci, tylko oczywiście trzeba jeszcze stąd jakoś uciec. Cholera, same niebieskie itemy wypadają. Weźmy sobie te buty. Dexterity, no ale i tak są lepsze. Co my tu mamy? Dużo skrzynek. Tam już widzę schody do wyjścia na końcu. Czy wy tu możecie wejść tędy? Chyba nie. Dobra, chodź tu, goblinie. Czekamy. No, chodź, chodź, chodź. Co ty robisz, gościu? Boże. Dobra, padł. Na dwa uderzenia. Patrzymy, co jest w skrzyneczce. Okej, rękawiczek żadnych nie mamy, więc można podnieść. Kolejne niebieskie przedmioty. Oho, tam chyba jest jakiś gracz. O, właśnie. Ucieka, patrzcie. Dobra, próbujemy chyba, co? Spadł na dół, skubaniec. Co za kurak? Dobra, próbujemy. Zaraz się... odpalimy. Nie wiem, czy da się go w ogóle trafić, jak jest taki malutki. A i zwiewa skubaniec, no. Nie będzie się z nami bił? Nie. Zwiewa. Przed nami nie chce się bić, skubaniec, no. Ja bym się chciał z nim pobić. Co za gnojek. Drugi dzień nie dogonicie, niestety. Dobra, niech zwiewa. Zatruł mnie tym uderzeniem. No chodź. Powolutku. O cholera, żyje jeszcze. Dobra, padł. Ciele, mimisiu, kochany. Zawał dostanę. O cholera, ale bije. Dobra, padł, ale było blisko, żebyśmy umarli. Moi drodzy, niestety nic ciekawego nie miał. Chyba się wynosimy, co? Przecież jeszcze zerknąłbym tu na dole, może coś będzie ciekawego. Już wyczyściłem cały dół, to szkoda by było to tak zostawić. Potka była czerwona, to chociaż tyle. O, tu jest kolejna jeszcze. Zobaczcie, otwórzmy sobie tą dużą skrzynię. Tu
nic za bardzo z ciekawych rzeczy nie ma. Jeszcze jedną czerwoną potkę. Gdzie ona jest? Tutaj. Pijemy. Tam już był szaman, to tam nie będę się pchał. Bo jeszcze dwa moby, to już mógłbym umrzeć. Kierujmy się w stronę tych schodów i spróbuję po prostu uciec. To myślę, że nam się zwrócą te przedmioty teraz. O cholera, gracza mamy. Dobra, uciekam. O, moje zejście. Mamy to, moi drodzy. A on tutaj został biedny. Nie uda mu się wrócić tym samym wejściem, co my. No taki mak to byś myślę, żeby nas zabił. No. Trzymajcie się, moi kochani. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.